jednym z moich najlepszych członków z rodziny jest mama. Piękna, pełna życia, wszędzie było jej pełno. Uśmiech rozpromieniał, łzy dodawały jej jeszcze większych sił. Każdej nocy, każdego dnia, wszystko w jej rękach, które były pełne trosk, żalu i pytań, dlaczego. Jej serce było pełne miłości, oczy pełne wspomnień, życiowych upadków i uniesień. Mówiła bardzo dużo, a ja powiedzmy, że byłam jej wiernym słuchaczem. Zwierzałyśmy się sobie ze wszystkiego, o tym, co nas boli, jakie mamy plany, co nas cieszy. Gdy mówiłyśmy sobie, że się kochamy, to od razu łzy cisnęły się do oczu. Chciała zrobić coś wielkiego, dojść do czegoś, żeby w końcu mogła wrócić do domu, żebyśmy w końcu były razem. Życzę jej, aby jej sen był krótki, żebym mogła znowu ją zobaczyć uśmiechniętą. Jedna dostrzegała, w tym świecie ten jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jaką miała, a gdy wyjrzał już człowiek na świat, wziął swój los w ręce swe i nie w głowie mu było, że nie ma jak mamy tylko ciepły piec, nie ma jak mamy. Jego rzecz nie ma jak u mamy, ciepły piec, czy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd.